Czy Bernadetta O. z Sosnowca zabiła nożem swojego partnera? Prokuratura przekonuje, że tak i będzie chciała to udowodnić podczas procesu, który rozpoczął się dzisiaj przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu. 32-letnia kobieta nie przyznaje się do tego, że w listopadzie 2022 roku w jednym z mieszkań w Sosnowcu dźgnęła nożem kuchennym rok starszego partnera. Sprawę śledzi Fatima Orlińska. Podczas pierwszej rozprawy oskarżona Bernadetta O. odmówiła składania wyjaśnień, odpowiedzi na pytania sądu, prokuratury i świadków. Podkreśliła, że odpowiadać będzie wyłącznie na pytania zadane przez swojego przydzielonego z urzędu obrońcę, a złożone w listopadzie 2022 roku zeznanie odczytane przez sędzię podtrzymała. Dodała jedynie, że to partner w ataku agresji zaatakował ją jako pierwszy, a ona wyłącznie się broniła w obawie o własne życie. Wyrzucił szufladę ze sztućcami, wyrzucał produkty z lodówki, on szukał wódki. Ja chciałabym dodać, że wcześniej ja schowałam wódkę w szafce, za kosz pod zlewem, bo nie chciałam, aby Grzegorz więcej pił. Ja weszłam do kuchni, prosiłam aby się uspokoił. Grzegorz wziął blok z nożami i przewrócił go na blat. Grzegorz wziął jakiś nóż do ręki, w tym momencie ja też wzięłam nóż do ręki. Grzegorz chciał zatkać mnie nożem, ja wtedy trzymałam nóż ostrzem do przodu i Grzegorz, atakując mnie, nadział się na ten nóż. Jak zeznawali obecni na sali świadkowie, rodzeństwo zamordowanego 33-latka i jak wynika z ustaleń prokuratury, do podobnych sytuacji pomiędzy partnerami miało dochodzić już wcześniej. Według siostry i brata ofiary Bernadetta O. miała już wcześniej wykazywać agresję zarówno słowną, jak i fizyczną wobec partnera. Miała też grozić śmiercią jego bliskim, a w dniu zabójstwa świadkiem kłótni był drugi brat. Poszli na centrum. Jak z powrotem wracali, brat Andrzej poszedł zaprowadzić Grzegorza do domu. To wiem, że zbierał Grzegorz ciuchy pod oknem. Jak się okazało w trakcie procesu, brat ofiary stający dziś w roli oskarżyciela posiłkowego i oskarżona ponad 20 lat temu byli w krótkim związku. Przez lata mieli nie utrzymywać ze sobą kontaktu, a Bernadetta O. odgrażała się panu Tomaszowi, że wejdzie do jego rodziny, zabije mu kogoś bliskiego, a on będzie następny. Nie tylko na brata, bo też zebrałem dowody, że na jedną osobę też się z nożem rzuciła. Także na swojego byłego męża też się kiedyś z nożem rzuciła i też to jest zeznane. Mnie akurat przy tym nie było, ale dostałem takie informacje i były mąż powiedział, że też to zezna. Oskarżona podczas zeznań świadków komentowała jedynie, że to wszystko kłamstwa i prostowała według swojej wersji wydarzenia. Brat ofiary zeznał, że od momentu śmierci brata boi się o zdrowie i życie swojej rodziny, ponieważ wobec jego żony i dzieci Bernadetta O. również miała kierować groźby karalne. Za zabójstwo kobiecie grozi nawet dożywocie.